Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, za górami, za lasami, a może gdzieś niedaleko. W pewnym mieście żył sobie chłopiec o imieniu Lutek. Od świtu do późnej nocy pracował za kawałek chleba i kąt do spania u bardzo skąpego piekarza Skipki. Patrz, idzie Emilka. Pewnie głodna. Coś dla niej mam. Ojej. Moje śniadanie. Uważaj na Skipkę. Dzień dobry, Lutku. Och, dziękuję, Lutku. To tak, ty nic, poniu. Najchętniej rozdałbyś wszystko żebrakom, a to łotr darmo zjadł jeden. Już ja mu pokażę. Ale awantura. Gdzie, gdzie? Zabieraj manatki. Co się dzieje? I wynoś się. Ale już. Proszę. Czego? Niech go pan nie wyrzuca. Precz! I żebym was tu więcej nie widział! Znowu ten sknera piekli się o jedną małą bułkę. Moja wina. Nie, nie twoja, nie płacz. Jakoś sobie poradzę. O, pan Franciszek. Brrr. Emilko, co się stało? Dziś rano pan Skipka wyrzucił Lutka i teraz nie ma ani domu, ani pracy. Siadajcie, porozmawiamy. Jo. Wszystko przeze mnie, dlatego, że dał mi bułkę. To smutne, ale może coś poradzimy. Słyszał pan o jakiejś pracy? Nie. Ale słyszałem, że w lochach starego zamku na Ordynackiej jest jezioro, po którym pływa złota kaczka. Złota kaczka? Prrr. Tak, każdy, kto tam dotrze o północy, dostaje od niej sakiewkę złotych dukatów. Rozdaje dukaty? O. Dlaczego? Tego nie wiem. Nigdy tam nie byłem. Czasami tylko zawoziłem chłopców takich jak ty. Niestety, wszyscy po jakimś czasie przepadli bez wieści. Na mnie już pora. Wio! I co? Pójdziesz do złotej kaczki? Pewnie tak. Boisz się? Trochę, ale spróbuję. Patrz, tam wysoko. Thank you.
jednak prawda. Jaka ona piękna. Witaj w moim królestwie. Jaśnie wielmożna pani... Pani Kaczko, jestem Lutek. Przyszedłem tu... Wiem, jak inni. Po złote dukaty. Tak, to znaczy... Nie! Weź dukaty. Może przyniosą szczęście i tobie, i mnie. Chciałbym o coś spytać. Mogę? Co się stało z tymi, którzy byli tu przede mną? Słyszałem, że... To tajemnica. Idź już. Działa. Czego pan sobie życzy? Chciałbym kupić ubranie. Służę uprzejmie. Proszę. Błażej! Błażej! Odnieś panu pakunek. Dziękuję. Może wiesz, gdzie można wynająć jakąś izbę? Tak, niedaleko, tam gdzie była piekarnia. Emilka? Emilko! To ta piekarnia. Kupię ją i będę piekł chleb. A nie potrzebuje pan pomocnika? Czemu nie? Dzień dobry. Słucham pana. Chciałbym kupić piekarnię. Proszę. Och, dziękuję. No to weźmy się do roboty. Dobrze, że Lutek piekarnię otworzył. Nikt już nie chodzi do skipki. Ciekawe, skąd taki Lutek miał pieniądze. Nieważne, dobry z niego chłopak. Wychodzę, dasz sobie radę? Pewnie. Muszę ją znaleźć. Muszę. Szukam pana Franciszka. Dawno go nie widziałem. Może chory? A Lutka pan widział? Lutek? A kto to taki? Rozpal ogień, a ja zobaczę, czy nie jedzie wóz z mąką. Emilka? Emilko, tak długo cię szukałem. Złota kaczka. Pani tutaj? Przez wiele lat byłam zaklęta w złotą kaczkę. Dlaczego? Pewien niezwykły żebrak ukarał mnie za skąpstwo. Był mroźny zimowy wieczór. Przyszedł do wrót mojego zamku prosić o wsparcie. Miałam wielki majątek. Nie pomogłam mu. Nie dałam ani jednego dukata. Moc zaklęcia miała trwać tak długo, aż ktoś, komu dam dukaty, podzieli się z innymi. Dzięki tobie, Lutku, moja kara się skończyła. A ci, co byli przede mną?
Oni myśleli tylko o sobie i także zostali ukarani. Pamiętasz kamienie? Te, które jęczały i drżały nad brzegiem jeziora? Tak. Dzięki tobie są znowu ludźmi. Proszę, rozdaj moje bogactwa ubogim. Jakie bogactwa? Wkrótce się dowiesz. Mistrzu, mąkę wiozą. Na mnie już pora. Jo! Chodźcie tu, szybko! Freddy! Mistrzu, co z tym zrobimy? Pod drzwiami pełno ludzi. To dobrze. Zaproś wszystkich do środka. Emilka i Lutek nie dowiedzieli się nigdy, że worki pełne złotych dukatów przywiózł im pan Franciszek, znany wszystkim od dawna warszawski dorożkarz. Od jak dawna? Tego już nikt nie pamięta. Thank you.